Hej, ja jestem Daria i razem z dwoma innymi osobami chciałybyśmy pokazać prawdziwą twarz Krzysztofa Gonciarza. Na wstępie dodam, że te dwie dziewczyny chcą pozostać anonimowe, podzieliły się swoją historią, którą ja przeczytam i poprzemy te historie screenami i nagraniami rozmów z Krzyśkiem. Chcemy też wszystkie podziękować dziewczynom, które zaczęły tak naprawdę te fale mówienia o swojej krzywdzie doznanej z rąk celebrytów, bo to dzięki nim mamy odwagę, żeby w ogóle opowiedzieć swoją historię. Muszę jednak powiedzieć, że to nie jest taki sam case jak w przypadku innych YouTuberów, ponieważ my wszystkie byłyśmy pełnoletnie. Jednak przymykałyśmy oczy, bagatelizowałyśmy wiele rzeczy właśnie ze względu na to, że Krzysiek miał w internecie, zresztą dalej ma wizerunek lewaka, feministy, obrońcy kobiet, więc każda rzecz, która była krzywa, my to tłumaczyłyśmy, że może źle to zrozumiałyśmy, może to były żarty i on na pewno nie robi tego na poważnie, no bo przecież to Krzysiek. Nie wiem, na ile TikToków się rozciągnie ta wypowiedź, ale dodam je wszystkie po sobie. Nie chcę bardzo, żeby ten film został usunięty, dlatego takie wrażliwe słowa, które może wyłapać algorytm, postaram się zamieniać na inne i mam nadzieję, że nie odbierze to jakiejś powagi całej naszej wypowiedzi. Postaram się to opowiedzieć chronologicznie, czyli najpierw historię pierwszej dziewczyny, później historię byłej dziewczyny Krzyśka, ponieważ ta pierwsza osoba nie jest jego byłą dziewczyną. I później przejdę do tego, co ja mam do powiedzenia, choć tak naprawdę jest tego najmniej. I pozwólcie, że teraz przeczytam tę pierwszą historię. Od wielu lat byłam w nałogu. Wyjątkowo trudny okres przypadł na moment, kiedy spotkaliśmy się pierwszy raz. Oczywiście pisaliśmy ze sobą rok dłużej, ale wtedy nie działo się nic złego, wręcz wydawało mi się, że Krzysiek rzeczywiście jest taką osobą, na jaką kreuje się w internecie. Miałam 22 lata, a on 36. Daje to 14 lat różnicy. Nigdy przed nikim nie kryłam swojego nałogu czy innych problemów psychicznych, każdy zawsze wiedział, w jakiej jestem sytuacji. Przez większość czasu nie byłam trzeźwa na naszych spotkaniach, byłam albo po narko, albo po alko. Relacja opierała się jedynie na wątkach seksualnych. Przyznaję, brałam udział w tych konwersacjach, dziwnych gierkach, spotkaniach, a czasami inicjowałam rozmowy i różne czynności. To był okres, w którym trzeźwiałam tylko idąc do pracy. Fajnie było, kiedy ktoś poświęcał ci uwagę, jaka by ona nie była, bo kiedy wszyscy się od ciebie odwracają, mając dosyć przyglądania się twojemu upadkowi, to każda osoba jest na wagę złota. Oczywiście głównie są to faceci, którzy mają w tym interes. Dziwię się Krzyśkowi, bo tak często mówił o szacunku do kobiet, a on wykorzystywał to, w jakim byłam położeniu. Co gdybym była trzeźwa? No raczej bym się nie zgodziła na takie traktowanie, niestety wiem o tym dopiero dzisiaj. Najgorsza rzecz, jaka spotkała mnie z jego strony, to zaopiekowanie się nim, kiedy mocno poimprezował. Wiedział już, że jest ze mną bardzo źle i że czekam na przyjęcie na detoks. Nic nie miałam do tego, żeby mu pomóc, ale skończyło się na tym, że ja znowu brałam. I tutaj chciałabym Wam pokazać dwa screeny od tej osoby. Pierwszy z nich opisuje te relacje Krzyśka z jego byłą dziewczyną, do której zaraz przejdziemy. Dla kogoś, kto nie rozumie, to on jej powiedział, że nie ma kontaktu do dealera, ale sam ma towar i jak zrobi mu gałę, to wtedy jej ten towar da. I teraz przejdę do tego, co napisała była dziewczyna Krzyśka. Krzyśka poznałam, jak miałam 19 lat, będąc na kontrakcie w Japonii. Od samego początku była to burzliwa relacja, która opierała się na uzależnieniu Krzyśka od narko i seksu. To zostałam wciągnięta początkowo, nie zdając sobie z tego sprawy. Sam ostrzegał mnie przed swoim rokiem, którego mówił, że ma w sobie dużo, co pokazuje, że był świadomy wszystkiego, co robił. Wchodząc z nim w głębszą relację, dowiedziałam się, o jakim rok dokładnie tutaj chodzi. Wtedy byłam po skończeniu 20 urodzin, Krzysiek miał 36 lat. Teraz myślę sobie, że gdybym miała okazję poznać go jeszcze raz, zapewne poszłabym w drugą stronę, ale w tamtym momencie przyznam, że nawet mi imponował. Był to człowiek, który w końcu coś osiągnął i nagrywał piękne filmy. Całej jego twórczości jakoś szczególnie nie obserwowałam. Wiedziałam tylko, że kręcił vlogi głównie o Japonii, spędza dni ze sławnymi osobami i o akcji z ciężarówką. Wiedziałam, że ma mocno feministyczne i lewackie poglądy, co okazało się zupełną ściemą, przykrywką dla bycia seksistą. Raz, jak właśnie wracałam z Japonii, czekał na mnie z kartką z napisem... Nie będę tego czytać, po prostu pokażę Wam tę kartkę.
bo tak właśnie czasem mnie nazywał, poniżał pod przykrywką żartów. Wiele seksistowskich wyzwisk padało z jego ust w moją stronę, byłam dla niego nic nieznaczącą gówniarą, którą zresztą też mnie nazywał. Żerował na moim wtedy dość silnym daddy issues i ogromnej empatii, którą do niego miałam, chcąc za wszelką cenę pomóc mu wyjść z nałogu. Cała nasza relacja opierała się na mojej roli ratownika, podczas gdy on manipulował mną na wszystkie sposoby, powoli uzależniając mnie emocjonalnie od siebie. Chciałabym tutaj na swoim przykładzie powiedzieć tylko to, co mogę udowodnić, mimo że bardzo wiele rzeczy zdarzyło się przez ten czas. Nie mam już dostępu do większości dawnych wiadomości i nie wiem, jak miałabym poprzeć swoje słowa. Walentynki rok temu Krzysiek wpadł na wspaniały pomysł, że moim prezentem jako jego dziewczyny będzie zaproszenie jego kolegi i zrobienie z nimi trójkąta. Oczywiście kupił też koks i z tamtym kolegą przez kilka konkretnych godzin sypali sobie kreski, a ja obok paliłam blanta. Z trójkąta nic nie wyszło, oni byli nać, wiadomo. A ja sama czułam się nie najlepiej po zielsku. I po prostu nie miałam na to ochoty, nawet nie czułam pociągu do tego drugiego facetu, po nim było widać, że też raczej w tamtym momencie liczył po prostu na darmowy koks, który od Krzyśka wiedział, że może dostać, a nie na stosunek z nami. Najbardziej z nas odpalony był Krzysiek i po wyjściu tego kolegi z naszego hotelu zaczął mi robić wyrzuty o to, że przecież on wszystko zaplanował, przygotował całą niespodziankę, kupił koks i zarezerwował hotel, jak ja mogłam się nie odpalić i nie chcieć z nimi wiadomo co. Wtedy chyba pierwszy raz widziałam go w takim stanie. Nie pamiętam już dokładnie nawet, co zrobiłam, czy oddałam mu te, wiadomo co, czy nie. Byłam skołowana, sama byłam pod wpływem zioła. A on doskonale wiedział, jak spowodować we mnie poczucie winy. Ogólnie w naszej relacji tak się czułam. Byłam obwiniana za większość rzeczy, które szły nie po jego myśli. Zaczęło mnie bardzo stresować spędzanie z nim czasu. Ale jednocześnie nie potrafiłam się od niego oderwać, byłam spięta na tyle, że nie mogłam jeść, co spowodowało we mnie zaburzenia odżywiania. Nie mogłam po prostu normalnie funkcjonować, będąc blisko tego człowieka, kilka razy nawet przy nim zwymiotowałam. Moje ciało i wszystko dookoła krzyczało do mnie, że coś jest nie tak. Wtedy nadszedł czas, kiedy na trochę zostałam sama w Japonii i na odległość on nie miał na mnie aż takiego mocnego wpływu. Wtedy podjęłam decyzję, że jak on do Japonii wróci i kolejny raz coś się stanie, to muszę zebrać wszystkie swoje siły, jakie mi pozostały, spakować się i zakończyć tę całą toksyczną relację. To było po jego magicznym oświeceniu, które, jak pewnie się domyślacie, nie spowodował żaden nadprzyrodzony cud, więc wszystko wtedy miało się zmienić. Krzysiek wydawał się być zupełnie innym człowiekiem, zresztą sam tak o sobie mówił. Mówił, że skończył z nałogami i nawet wcale go do tego nie ciągnie. I stało się, oświecony Krzysiek wrócił do Japonii. Jednej z nocy, kiedy spaliśmy razem, miał koszmary, był wtedy strasznie niespokojny i obudził mnie tym. Ja obudziłam jego, żeby zapytać, czy wszystko jest okej. Jakoś przetrwaliśmy tę noc. Kolejnego dnia zostałam osądzona o zrobienie na nim ataku energetycznego. Kilka dni po tej nocy kupił M-kę, zaprosił do nas koleżankę, którą wtedy bardzo chciał, jak to mówił, wyruł, wiadomo co. I skończyło to się na tym, że ona poszła do domu, a ja znowu zostałam sama z nim i narko. Ale tego dnia przysięgłam sobie, że będzie inaczej, że ja nie będę już próbowała go przed niczym powstrzymać. Cały czas intuicyjnie czując, że pewnie stanie się to, co zwykle, zostając go w dramatycznym ranostanie, a on wcale się nie zmieni. Poszłam zająć się sobą i zasnęłam w drugim pokoju. Gdy się obudziłam, oczywiście nie pomyliłam się w żadnym ze swoich przypuszczeń i zdenerwowana wyszłam z mieszkania. I tutaj zaczęło się kolejne piekło, kiedy Krzysiek pokazywał mi kolejną swoją odsłonę. Wróciłam do mieszkania tylko po to, aby spakować swoje rzeczy, a on nie mógł znieść tego, że odchodzę, że naprawdę go zostawiam. Zaczął strasznie płakać, wręcz ryczeć, rzucać się po ścianach na podłogę, łóżko, to był okropny widok. Emocje targały mną na wszystkie strony, jako że ogólnie w tej relacji fundował mi totalny rollercoaster, to już było apogeum tego, co mógł zrobić. Zaczął manipulować mną na wszystkie możliwe sposoby, kiedy ja w głowie błagałam samą siebie, że mam spakować wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy i wyjść. On w tym momencie zagroził, że się... Myślę, że to kurwa zabije, naprawdę. Reszta wypowiedzi mi się nie zmieści, więc będzie ona w drugiej części. Tam też podzielę się swoim doświadczeniem. To jest druga część filmu o Krzysztofie Gonciarzu i dokończę teraz to, co ma do powiedzenia jego była dziewczyna. Finalnie nasza relacja definitywnie zakończyła się w Polsce, jak oboje wróciliśmy z Japonii, bo tam jeszcze raz udało mu się przekabacić mnie na swoją stronę. W Polsce zabrałam od niego wszystkie swoje rzeczy, które jak psu wystawił mi za drzwi, zablokowałam go wszędzie i obiecałam sobie, że już nigdy się do niego nie odezwę. On przez pierwsze kilka miesięcy nie dawał mi spokoju, dzwonił kilka razy dziennie i pisał SMS-y, natomiast ja, tak jak wtedy, sobie przysięgłam, że już nigdy się do niego nie odezwę. I chciałabym, żebyście zwrócili uwagę na daty w tych SMS-ach, bo to będzie ważne do tego, co ja później powiem.
Tam, gdzie jest zamazane, to było imię tej dziewczyny, więc no, zamazałyśmy. Później zaczęłam się dowiadywać, że przez czas, kiedy jeszcze pisał mi SMS-y, że mnie kocha, za moimi plecami wymyślał o mnie historię i robił ze mnie potwora. I do tego też przejdziemy później. Wiele rzeczy zdarzyło się podczas tej relacji, ale nie mogę jej wszystkich tutaj przedstawić, bo tak jak wspomniałam wcześniej, ujawnię tylko to, na co mam dowody. Robię to teraz tylko dlatego, że w końcu poczułam siłę i mam wsparcie, którego wcześniej nie miałam, bo bałam się komukolwiek o czymkolwiek powiedzieć, nie chcąc, żeby to się rozniosło i psuć mu reputacji, bo przecież większość ludzi w Polsce wie, kim jest Krzysztof Gonciarz. Ale nie wszyscy znają jego prawdziwą twarz. Krzysiek wykreował sobie w internecie wizerunek, który dał mu przepustkę do wykorzystywania młodych kobiet pod przykrywką feministycznego lewaka z liberalnymi poglądami, a w rzeczywistości jest seksistą bez szacunku do kobiet. Chciałabym tą wypowiedzią ostrzec wszystkie młode osoby, dla których Krzysiek może być jakimkolwiek autorytetem, żeby nie wierzyły w Krzyśka, którego widzą w sieci. To jest tylko jego cząstka, która owszem jest prawdą, ale wchodząc z nim w bliższą relację, dowiadujesz się również o prawdzie, której nie chcesz poznać. Nawet w momencie, kiedy go poznałam, moja polska agencja zaczęła ostrzegać mnie przed nim, znając różne historie na jego temat. Ten problem niestety jest wszędzie, wszyscy zdajemy sobie sprawę, czym teraz jest internet. Niestety popularnym ludziom wydaje się, że są bezkarni i zawsze będą mogli zamaskować się pod przykrywką rzeszy fanów, ale pora temu zapobiec. Odwaga innych ludzi pociągnęła mnie za sobą, mimo że wcześniej też wydawało mi się, że jestem sama. Pamiętajcie, warto szukać pomocy i dzielić się swoimi historiami, żeby zapobiegać podobnym, zwłaszcza jeśli chodzi o ludzi, którzy mogą dla innych być wzorem lub nawet autorytetem. I teraz przejdziemy do mojej części, chociaż moja część to jest nic w porównaniu do tego, co usłyszeliście. Myślę, że jest ku temu kilka powodów, między innymi to, że ja jestem bardzo grzeczna i nie biorę żadnych substancji zakazanych, że tak powiem. Ja faktycznie bardzo dużo nasłuchałam się o byłej dziewczynie Krzysztofa od niego samego i nawet sama mu mówiłam, że to, co opowiada, to ma jakieś znamiona narcystycznych zaburzeń osobowości, bo po prostu on tak przedstawił mi jej osobę. I dlatego powiedziałam, żebyście zapamiętali te screeny, bo Krzysiek powiedział mi, że on zablokował tę dziewczynę wszędzie, że nie mają ze sobą żadnego kontaktu. W międzyczasie, pisząc jej te wiadomości na jedynym numerze, na którym ona go zablokowała, bo to był polski numer i nie miała akurat wsadzonej nawet tej karty. I dla mnie to jest niesamowite, bo te wiadomości są dla mnie turbo odklejone, a on przy tym samym czasie, dosłownie w te same dni się ze mną spotykał. Ja miałam 22 lata, jak byliśmy w tej relacji, którą nie wiem jak nazwać, situationship może. I byłam już dorosłą osobą, ale na mój osąd wpływa między innymi to, że mam autyzm i łatwiej jest mną manipulować. No i też to, że właśnie wychowałam się, można powiedzieć, na jego twórczości i podziwiałam to, że nie boi się powiedzieć swoich poglądów, że jest feministą, broni kobiety i tak dalej. Dodam, że ja nie byłam wtedy zdiagnozowana jeszcze ze spektrum autyzmu. Krzysiek mówił mi, że daje vibe, jakbym miała Aspergera, że mówi mi to dla mojego dobra, żebym się poszła zdiagnozować, ale później, jak zobaczycie na screenie, używał tego jako argumentu, że rzekomo nie rozumiem żartów. Nasza relacja zakończyła się tak samo szybko, jak się w sumie skończyła, gdy Krzysiek stwierdził, że uważa jednak, że jest poligamiczny, a nie monogamiczny, bo ja, nasza relacja była jedną z pierwszych od dłuższego czasu monogamicznych relacji Krzyśka. I teraz opowiem pokrótce historię, która jest później w screenach, żebyście wiedzieli, o co chodzi. No więc kilka godzin przed tym, jak się rozstaliśmy, to rozmawialiśmy o mnie, o moim Instagramie i tak dalej. I Krzysiek powiedział, że mam w sobie dużo energii seksualnej i że to było widać po moim Instagramie. Ja się go wtedy zapytałam, co naprawdę? I on powiedział, tak, a myślisz, że dlaczego się do ciebie odezwałem? Bo wiedziałem, że się fajnie ruch. Aż. Jak on zobaczył moją reakcję, to powiedział, że nie no, przecież żartuję i tak dalej, ale no dla mnie to nie było jak żart. I zresztą później jego pierwsze tłumaczenie było właśnie takie. Czyli najpierw mówił, że różnica tutaj jest głównie językowa, ale w momencie, kiedy ja wstawiłam te screeny z uciętą jego nazwą na story, to on się jakoś przeraził, powiedział, że wycięłam wszystko z kontekstu. No i tutaj właśnie pojawiło się to, że to był żart, którego mój Asperger nie wyłapuje.
Wiem, że jak wstawiłam parę anonimowych TikToków, to Krzysiek zaczął robić jakąś chorą teorię na mój temat, że jestem jego stalkerką, że mam obsesję na jego punkcie, mimo że to ja go zablokowałam, dlatego że prosiłam go, że nie chcę mieć z nim kontaktu, a on co jakiś czas i tak się do mnie odzywał. Ja nie mam zamiaru wypowiadać się na temat tej teorii, którą on stworzył, bo dla mnie to jest po prostu odklejone i nie mam zamiaru dawać się wciągać w te jakieś dziwne gierki. Zdecydowałyśmy się powiedzieć o tym, co nas spotkało, bo nie chcemy, żeby po prostu było więcej takich osób jak my i chcemy, żeby ludzie zobaczyli, że to, jaki Krzysiek jest prywatnie, a jaki jest w internecie, to są dwie zupełnie różne persony.